Zmienił się odbiór wolontariatu. Wolontariusze to już nie są tylko dostarczyciele darmowej siły roboczej. Wolontariusze to są osoby, które angażują się, bo im się chce i mają coś do oddania. Nie tylko swój czas po prostu, nie tylko swoją energię. Oni oddają także kompetencje, gotowość do współpracy, do podejmowania się wyzwań, których być może inni nie byliby w stanie się podjąć jest bardzo wiele ważnych, czasami niezwykle ważnych motywów, dla których wolontariusze podejmują się swojego zaangażowania. I koalicja prezesi wolontariuszy, która powstała w 2011 roku, miała pokazać tę różnorodność postaw. Ale po ośmiu latach pracy i świadczenia wolontariatu koalicja podjęła się także kampanii społecznych, edukacji, jednym z tym zupełnie nowych wyzwań. I członkowie koalicji z tylko działań takich o charakterze wolontariackich zamienili się w prawdziwych liderów pro bono. I stąd też nazwa, stąd też ta cała przemiana. To są liderzy pro bono, którzy teraz będą wypracowywać kartę wolontariatu pracowniczego, budować nowe ramy dla idei wolontariatu w Polsce. Dlatego, że te definicje te często bardzo stereotypowe opinie na temat wolontariatu trzeba przełamać, trzeba budować na nowo, trzeba pokazać siłę wolontariatu, jaką ma wolontariat teraz w XXI wieku.